Słuchajcie, moja wiecznie zapracowana mama jutro sama upiecze nam placek. Mniam. Jeśli chodziliście do szkoły podstawowej przed 2006, niewykluczone, że uczyliście się podobnego zdania na pamięć. Ta mnemotechnika pomaga uczniom przyswoić kolejność planet w naszym Układzie Słonecznym. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i wreszcie Pluton. Jeśli teraz uczycie się w szkole podstawowej, pewnie nasuwa wam się pytanie: zaraz, to było 9 planet? Dobra, możecie już wracać grać w Fortnite'a, czy co tam jest teraz na topie? Co się stało z Plutonem? Przecież nigdzie nie odleciał. Wciąż jest obecny na skraju naszego układu, tak samo zimny i odległy. Co się zmieniło? Z Plutonem nic, ale z naszym postrzeganiem go sporo. Wiemy o kosmosie znacznie więcej niż w poprzednim stuleciu. Pluton został odkryty dopiero w roku 1930, więc układ planet ulegał już zmianie. Mimo wszystko degradacja tej planety jest bardzo osobliwa. Kto by przypuszczał, że coś takiego w ogóle będzie miało miejsce? Jakie jest wasze zdanie? Czy Pluton powinien być planetą, czy nie? Dajcie znać w komentarzach. Może nam być nieco łatwiej, gdy spojrzymy na znaczenie słowa planeta. Jego dokładna definicja regularnie się zmieniała, ale od czasów Galileusza do XIX wieku odnosiła się do dowolnego ciała niebieskiego orbitującego wokół Słońca. Było to trochę niejasne, ale sprawdzało się do roku 1801. Wtedy astronomowie odkryli Ceres, planetę w ogromnym cudzysłowie między Marsem a Jowiszem. Znajduje się ona tuż przed pasem asteroidów i nie jest tam, bo Ceres zderzył się z planetą Alderaan i zniszczył ją doszczętnie. Gdyby tak było, dzieciaki uważniej uczyłyby się fizyki i astronomii. W każdym razie astronomowie od razu zauważyli, że Ceres był dosyć małą planetą, której średnica jest o połowę mniejsza od Księżyca. Rok po jego odkryciu społeczność badaczy kosmosu była w szoku, gdy odkryła kolejną planetę zwaną Pallas. Potem, kilka lat później, pojawiła się następna i następna. Chyba rozumiecie, do czego zmierzamy. Cztery nowe planety to jedno, a przynajmniej cztery duże cosie, ale łapiecie. Gdy jednak zwiększymy tę liczbę do tysięcy, dobrze byłoby chyba odświeżyć niektóre definicje. Astronomowie zauważyli, że skały mają więcej wspólnego ze sobą niż z innymi planetami. Są małe, opustoszałe i większość z nich nawet nie była kulista. Z czasem te małe obiekty zyskały miano asteroid w pasie asteroidów, a świat zaczął na nowo uczyć się siedmiu planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn i Uran. Neptun dołączył do nich w 1846 roku, a Pluton 84 lata później. Nie trudno się domyślić, że Pluton w końcu podzieliłby los swojego dalekiego krewnego Ceres, tylko że z opóźnionym refleksem. Wiemy, co się na ten temat mówi, ale wiemy też o Plutonie więcej niż naukowcy z początku XX wieku. Na przykład, mimo że jest on tylko małą, zamarzniętą, kamienną kulą, jego pierwotne pomiary dorównywały rozmiarom Urana czy Neptuna. Rok po odkryciu Pluton skurczył się do rozmiaru Ziemi, z kolei w 1948 zmniejszył się ponownie. Proces ten trwał do momentu, w którym astronomowie byli w stanie go dokładnie zmierzyć, czyli w roku 2006. Dziś wiadomo, że rozmiar Plutona wynosi 459 część Ziemi, co sprawia, że jest mniejszy od Księżyca i tylko dwukrotnie większy niż Ceres. Status Plutona jako planety od dawna był kwestionowany. W roku 1978 astronomowie odkryli Charona, księżyc Plutona, co przemawiało na jego korzyść. Skoro jest na tyle duży, że posiada swojego satelitę, to musi być planetą, prawda? Nie do końca. Charon może być mniejszy od Plutona, ale nie jest wystarczająco mały. Różnica wynosząca połowę średnicy brzmi imponująco, ale w porównaniu do różnic między innymi planetami a ich księżycami jest ona niewielka. Tak naprawdę mają podobną masę, która sprawia, że Charon widocznie wpłynął na orbitowanie Plutona wokół Słońca i w rezultacie biegły po orbicie w sposób nieregularny. To nietypowe dla planet. Obserwacje astronomów sprawiły, że wielu zaczęło odczuwać dyskomfort w nazywaniu Plutona planetą. Uczucie to nabierało na sile za każdym razem, gdy odkrywali nowe plutonopodobne obiekty za orbitą Neptuna.
Mimo to Pluton znajdował się na liście przez wiele dekad, więc nie każdy był gotowy go skreślić. To się zmieniło dopiero po odkryciu Eris w 2005 roku. Choć Eris jest nieco mniejsza od Plutona, jej pierwotne pomiary wskazywały na większe ciało niebieskie. To stanowiło kolejny argument przeciwko utrzymywaniu statusu planety przez Plutona i w końcu w 2006 Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała, że należy jasno zdefiniować, które ciało niebieskie jest planetą, a które nie. Od tego czasu planetą można nazwać ciało niebieskie, które spełnia następujące trzy wymogi. Po pierwsze, musi orbitować wokół Słońca. Po drugie, ciało niebieskie musi być kulą albo mieć do niej zbliżony kształt. Jak na razie Pluton spełnia te kryteria, natomiast problem pojawia się z trzecim, który mówi, że planeta musi mieć czyste otoczenie wokół swojej orbity. Czyste otoczenie oznacza, że wokół dominującej planety, poza naturalnymi satelitami, nie znajdują się inne obiekty. Pluton nie spełnia tego kryterium. Jeden strajk jest akceptowalny w baseballu, ale zasady członkostwa w klubie planetarnym są o wiele bardziej surowe. Nie wszyscy podzielali entuzjazm, gdy dowiedzieli się, że Pluton został skreślony z listy planet. Trudno mu nie współczuć. Nawet dziś niektórzy naukowcy nie zgadzają się z zarządzeniem Unii i chcą ponownie uczynić Plutona planetą. Zaproponowali skreślenie pierwszego i trzeciego kryterium. Według tej definicji każdy obiekt o odpowiedniej masie, utrzymujący kształt kulisty lub zbliżony do kulistego, jest planetą. Ale to by otworzyło furtkę nie tylko Plutonowi, ale również naszemu Księżycowi, jak i kilku księżycom Jowisza, Saturna i Neptuna. Do tego dodajmy Ceres, Charona i całą masę asteroidów czy innych obiektów. Po zebraniu wszystkiego w jedną całość, nowe sformułowanie zwiększyłoby liczbę planet z 8 do 115. Obecna definicja nie jest doskonała. Jak zauważyli niektórzy astronomowie, wyklucza ona planety, które nie orbitują wokół gwiazd. Część z nich uważa, że kładzie ona zbyt duży nacisk na otoczenie potencjalnej planety zamiast na niej samej. Cytując Itana Sigela z Medium.com, gdyby Merkury znajdował się tak daleko od Słońca jak Jowisz, nie byłby w stanie oczyścić swojej orbity i zyskać statusu planety. Świat o znacznie mniejszych rozmiarach niż Merkury mógłby zostać planetą orbitującą wokół Czerwonego Karła. Nawet Ziemia nie byłaby planetą, gdyby znajdowała się gdzieś w chmurze Oorta. Z drugiej strony, co z takimi gwiazdami jak Proxima Centauri, Czerwonym Karłem, który orbituje wokół jaśniejszych Alfa Centauri A i B? Czy jest planetą? Spełnia wszystkie kryteria, pomimo że jest gwiazdą. Czy można być jednocześnie gwiazdą i planetą? Wiedza powszechna mówi, że nie, ale takie problemy pojawiają się podczas próby precyzyjnego zdefiniowania słowa planeta. Wszystko to może wskazywać na to, że powinniśmy inaczej spojrzeć na definicję planet. Zwiększenie czy zmniejszenie liczby kryteriów raczej nie będzie zbyt dobrym rozwiązaniem. Bez względu na to, do jakich wniosków dojdą naukowcy, Pluton niestety nigdy nie będzie planetą. A nawet nie wspomnieliśmy, w jaki sposób Pluton dostał imię pieska z Disneya. A nie, czekaj, nie dostał? Kurczę, nieważne. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. Tutaj macie propozycje następnych, które też Wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.